Dzień doberek, witam się z Wami w nowym vlogu. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Ja wstałam z samego rana, nic nie robiłam, tylko sobie umyłam włosy i powiem Wam, że nawet w takich mokrych włosach pojechałam do Biedrony na zakupy, ale mamy stopni, co mi pokazuje, 11. No to jest niemożliwe, chwilę, zaraz sobie to. 22 stopnie. Nie mam zaktualizowanego. Tutaj nie zaktualizował mi się na zegarku. 22 stopnie, więc dlatego mi te włosy tak szybko wyschły. Muszę je uczesać, wiecie, muszę się w ogóle ogarnąć, bo nic nie robiłam, tylko mówię, a wstałam rano, to szybko pojadę do sklepu. Nie będzie dużo osób i nawet w sumie się udało, więc szybko Wam pokażę, co sobie kupiłam. I potem, jak to zwykle, coś tam porobimy. Tu w pierwszej kolejności mam przepiękne tulipanki. Tulipan bukiet 19 sztuk, produkt polski. Ładniutkie, ładniutkie tulipanki. Kupiłam dwa płyny do płukania, bo mi się skończyły. Wszystkie, albo gdzieś mam tak schowane, że nie wiem. Dwa takie, Cocolino. Bo była jakaś promocja, chyba jeden tam minus 75% przy zakupie dwóch, więc wziąłam dwa. Obydwa ładnie pachną. Starczają rzekomo na 37 prań. Mam nadzieję, że mnie nie uczulą. Ale kiedyś miałam Cocolino i chyba mnie nie uczulało. Więc tak, to paragon mam gdzieś pod spodem, więc może później Wam pokażę, jak nie zapomnę. Płatki kosmetyczne. Herbatki, to jest moja ulubiona, najlepsza herbata ever. To jest herbata czarna. Czarna z aromatem tropikalnym. Czarna o smaku owoców tropikalnych. Cejlońska. Kocham ją i uwielbiam. Posmakujcie sobie, bo naprawdę jest przepyszna. Nie jest ona właśnie, nie jest taka owocowa. Ona jest bardziej taka aromatyzowana, bo ona mimo wszystko jest czarna. Kocham, kocham, kocham. Kupiłam tą herbatkę zieloną z aromatem właśnie cytrynowym, bo ona mi bardzo smakuje. Ja mam taką herbatkę, już Wam pokazuję, którą też lubię. Ona jest liściasta, zielona z pigwą, tylko tą, co zazwyczaj w sumie piję rano, tą herbatkę zieloną. Wrzucam sobie, wiecie, do dzbanuszka, no bo jak wsypię sobie, chociaż jak mam duży kubek, no to w sumie mi fusce ogólnie nie przeszkadzają, ale lepsza jest do zaparzania właśnie w dzbaneczku i myślę, że jest zdecydowanie lepsza niż te w saszetkach. Tak moim skromnym zdaniem na pewno tak jest, bo tam, wiecie, mówią, że tutaj są same resztki, jaki to jest skład. Aromatyzowana herbata zielona o smaku cytrynowym. Zielona herbata, skórka cytryny 1%. No. Ale mogą być odpady zielonej herbaty, prawda? Tutaj mam rzodkieweczkę. Słuchajcie, też był deal życia na rzodkiewkę, bo był jeden pęczek w cenie dwóch. Dobrze, ja to zawsze mówię. Jeden pęczek w cenie dwóch. Dwa pęczki w cenie jednego. Więc kupiłam rzodkieweczkę. Ładniutką. Mam, widzicie, dużo szczypiorku. Muszę robić jakieś twarożki, inne takie sałateczki wiosenne, bo mi jest tak szkoda. On tak ładnie mi tutaj rośnie, no ale już jest tak duży, że no muszę go ścinać. Jeszcze tutaj mam jeden szczypiorek. Tutaj mi, wiecie co, tutaj zioła, które kupuję w sklepie, bardzo krótko się trzymają. Szczypiorek ładnie rośnie. Pomyślałam, że teraz, póki jest sezon, to jeszcze o sobie niech będzie szczypiorek, ale później ja tu po prostu wsadzę jakiegoś kwiatka, jakiegoś może filodendrona, bo one są takie łatwe w uprawie. Tu zresztą tu jest słonecznie, więc ja nie wiem. I podlewam, i w ogóle, ale zioła słabo mi się trzymają. Albo wysieję własne. Dobra. Dzisiaj mam gadane. Dwa takie serki, bo też była jakaś promocja. Bawarskie. Jeden jest z niebieską pleśnią, a drugi jest łagodny. Bardzo lubię te w ogóle, lubię sery.
Sery to jest życie. A propos serów, chociaż u mnie na to się mówi twaróg. Taki o, był tłusty. Ale też wiem, że mówi się na twaróg ser. Ser biały, czy jakoś tak. U mnie się mówi twaróg. Ale mniejsza z tym. Winogrona. Zielone, bezpestkowe. O, tu jeszcze Wam pokażę. Mega pakę. Mega. Zobaczcie, jaka jest wielka. Słuchajcie, to jest 40 sztuk. Nie wiem, czy on będzie tak dobry, jak ta pozostała. Te inne, bo są takie, ja kupuję taki podłużny. Właśnie też Queen papier. I on jest dobry. Ale skusiła mnie cena, no i ilość rolek. 40? Mówię, biorę. Dwa masełka. Dwa masełka. Ser tylżycki. Coś na osłodę życia, jakby mało było po świętach. Jeszcze troszkę jajeczek zostało, ale trzeba było sobie wziąć galaretkę w czekoladzie o smaku pomarańczowym. Bardzo lubię te galaretki. Naprawdę. Śmietanka 18. Tutaj kupiłam trzy paczki, trzy puszki tuńczyka, bo tak się bardziej opłaca. Plus 10% gratis. W oleju roślinnym. Bułeczki. Bo ja nawet śniadania jeszcze nie zjadłam. Borówki były w dobrej cenie, więc wzięłam. Tam 8 coś kosztowały. Boróweczki. Mandaryneczki. Jeszcze wiecie, jeszcze ładne takie się wydawały, więc wiecie, jest ostatnia już, ostatni gwizdek. No i tak, pudingi proteinowe. Dwa czekoladowe, jeden waniliowy, też tam było kup dwa, jeden gratis, coś tam, coś tam. I jogurty, tak samo też był taki deal, że kup dwa, jeden gratis, mam dwa morelowe i jeden wiśniowy. I już Wam mówię, w ogóle to zobaczcie, paragon jest bardzo długi, o taki, i przy każdym, praktycznie przy każdym, jest jakiś rabat przy każdej pozycji. Powiem Wam, ile kosztował ten papier wielki. Oj, powiem Wam. Papier toaletowy 24,26. No to myślę, że to jest dobra cena za 40 rolek. Tak. Słuchajcie, miałam rabatu łącznie 65 złoty i 14 groszy. 60 tu, a zapłaciłam 210 równo. No takie nie za duże te zakupy, ale no takie są teraz ceny, wiadomo. Dobra, to ja sobie to teraz powkładam, zrobię sobie śniadanko i potem zobaczymy się potem. Zrobiłam sobie śniadanko, jedna bułeczka, pod spodem rzeżucha, bo już musiałam ją złożyć, znaczy już chciałam ją złożyć. Tutaj ser, kawałek szyneczki, pomidorek, ser pleśniowy, dwie rzodkieweczki. Dzisiaj zrobiłam sobie tą właśnie herbatkę, co wam dzisiaj pokazywałam, że ją kocham i uwielbiam, więc dawno jej nie piłam, bo ostatnio nie mogłam jej dostać właśnie w Biedronie, więc dzisiaj sobie zaszaleję. Tutaj już mam przygotowane moje, no leki, w sumie to nie leki, tylko suplementy. To sobie od razu wyciągnę.
I to też od razu sobie wyciągnę, bo to jest tabletka na alergię i ja teraz muszę codziennie brać, bo po prostu i katar, i chrypa, i kaszel, więc biorę sobie taką jedną. A tu wiecie, te podstawowe, co Wam pokazywałam, witamina D3, beta-karoten na włosy, coś i co? I magnez. No, to sobie później wezmę. W sumie trzymam to w takim pudełku, wiecie, z Goodie Box. No wiecie, to jest taka szufladka, te podręczne takie właśnie leki. Dobra, to teraz biorę sobie jeszcze szybko przed śniadaniem loratadynę, bo słuchajcie, na zyrtek mam alergię. Kiedyś miałam, może teraz mi przeszło. Wysypkę miałam, a Zyrtec to jest taki po takim w miarę pospolity, nie? Taki znany lek na alergię. No, więc zajadam śniadanko. Ja już się ogarnęłam, co stoi dzisiaj w koku. Tylko słuchajcie, znalazłam fajny sposób, właśnie jak mam takie o włosy, że mi się nie chce nic z nimi robić. To na same końcówki, nawet dlatego widzicie, są takie fajne, błyszczące. Daję sobie dwie pompki tego oleju właśnie z Mexmo, z nasion chia i one wtedy właśnie są takie fajne i tak pod tą gumką się tak wiecie. Nie puszą, łatwiej się rozczesują i tak sobie właśnie robię. Czy jak kitkę robię, to tak samo. Tutaj sobie biorę ziaja. Balsam do ust jest fajny bardzo. Bardzo wydajny, słuchajcie, naprawdę jest bardzo wydajny. Lekko taki morelowy ma zapaszek. Ale nie jest drażniący. I pomyślałam, że się pomalujemy. Zrobimy sobie taki podomowy makijaż. Dzisiaj taki wiecie, ale nic takiego szczególnego. Nigdy nie będziemy szaleć. Wzięłam tutaj z Armaniego to jest taka baza. Taka przeźroczysta baza, która ma rzekomo wzmacniać, uwydatniać glow na twarzy. Ja mam to w odcieniu 10. I muszę Wam powiedzieć, że mi się to bardzo dobrze sprawdza, mimo że zobaczcie jaki to ma kolor. To po roztarciu może delikatnie przyciemnia, ale bardzo też ładnie rozświetla skórę. W sumie nie przyciemnia aż tak. Też teraz dotykam tej twarzy, to jest czerwona, ale lubię ten produkt. Wiecie, ja tak dużo kosmetyków bardzo kupowałam w zeszłym roku, właśnie w lato, jak byłam opalona. I teraz mi jest ciężko. Ciężko mi jest dobierać kolory, ale już widzicie, o, jaka jest poświata. Fajny jest ten produkt, naprawdę. Dobra, wybrałam ci sobie krem BB. Przeze mnie bardzo dawno nieużywany. Holika, holika. O taki. On ma dosyć jasny. Wiecie co zrobiłam? Chciałam go wymieszać z otwartą nakrętką. No i mam go teraz na spodniach. No co zrobić, no? Dobrze. O, to tu mam jakiegoś włoska. Dobrze mi się sprawdzają te kremy. Bo jeszcze mam jeden. Sobie go ole dałam. Po bandzie poleciałam. Rozetrę sobie go najpierw ręką. Jak ja go nałożyłam. Pełna profeska. Ogólnie, na ogólnie podkłady powinno się nakładać najpierw ręką, żeby ładnie wszedł w pory. Żeby były mniej widoczne. Ale ja czasem to stosuję, czasem nie. Też czasami najpierw przyjeżdżam sobie gąbeczką. Jaka maska. Ale to jest krem BB. Fajne, ja lubię te z holika, holika. Słuchajcie, umyję sobie rękę i zaraz tę resztę rozprowadzę gąbeczką. Jestem z powrotem, więc teraz sobie to wszystko ładnie rozprowadzę. No i muszę Wam powiedzieć, że
Akurat kolor jest dobry, bo jestem taka blada teraz. Już ładna pogoda, to już będzie można wychodzić na słoneczko. Bo ja to dalej mam, wiecie, porę przejściową i dalej mam ze sobą problem, że tak powiem. W sensie, no, mam lepsze też dni, ale chyba taki teraz jest taki czas, że ludzie troszkę narzekają. Ale tak samo jest, jak się kończy lato i idzie zima, prawda? No i ten krem BB, on jest taki bardziej matujący, a dzięki właśnie tej bazie ta skóra się wydaje taka ładniejsza, taka rozpromieniona. O! Coś mi się tutaj... Okej, okay, dobra. Nie ma co, nie ma co. Pobrudziłam się cała. Jak zakładam białą koszulkę, już mam ją ubrudzoną. Dopiero ją założyłam. Affect Ideal Blur. Odcień mój, odcień to 1W. Jedzie traktor. Uwaga, jedzie traktor. Lekko żółty. Zawsze jak się człowiek trochę pomaluje, to jakoś tak się i humor poprawia i się człowiek lepiej czuje. Same zresztą mi pisałyście, że tak jest. To chyba nawet już nie chodzi o to, że człowiek się czuje, wiecie, taki piękniejszy. Bo to też, wiecie, no, no ja na przykład się dobrze czuję też i bez makijażu i mogę chodzić tak całymi dniami, nie mam najmniejszego problemu. Nawet, wiecie, wychodzić gdzieś, załatwiać jakieś sprawy, wszystko mogę robić bez makijażu, ale chyba sam ten proces tego, że sobie tutaj siądziemy, czy tam ja sobie sama siądę, włączę, najlepiej to lubię sobie muzykę posłuchać, lubię muzyczki posłuchać, coś sobie albo włączyć, jakiś podcast na przykład, bo ja lubię bardzo podcasty kryminalne. Ja to jestem taki typ człowieka. Ogólnie uważam, że jestem dosyć odważna. Że wiele rzeczy, wiecie, bym zrobiła. No może takich wysokościowych miałabym problem, no bo mam problem z wysokością. Ale myślę, że coś tam bym zrobiła. Na bungee bym nie skoczyła, ze spadochronem prawdopodobnie też nie, ale nie wykluczam, więc lubię doświadczać różnych rzeczy. Nie jestem taka, że się, wiecie, czegoś brzydzę, czy czegoś tam nie zrobię, ale jestem też wrażliwa. I jak ja się nasłucham, zwłaszcza wieczorem, czasami przed snem sobie włączę, bo jak sobie coś włączę przed snem, to nie mam 1 500 000 myśli, a co jutro zrobię, a to, a tamto, wiecie, czasami tak jest, tylko muszę się skoncentrować, bo ja nie mam podzielności uwagi i muszę się skoncentrować, będę używać Huda Beauty pod oko, muszę się skoncentrować na słuchaniu tego podcastu, no i jak ja się tak nasłucham wieczorem, to potem ja mam takie sny. Takie rzeczy mi się śnią, że to jest po prostu niepojęte. Ale lubię i słucham. No, mówię wam, cyrk. Tylko pod oko. Ach, zapach starej pudernicy. Kocham i uwielbiam. Na brudkę. Jak matuję od razu, co? Tu. Chyba kolejny traktor. Uwaga, uwaga, traktor! Mam otwarte okno, bo jest, słuchajcie, tutaj mi pokazuje 28 stopni. No to rano było 22, a teraz już jest 29. Prawie 29. No to... To wiecie. No gorąco, gorąco się robi, fajnie. O, tak wystarczy. Czekajcie, bo coś tutaj mi się pobrudziło. Ja zaraz to podotykam, będę brudna. Tego duo użyję do konturu. Odcień Fail.
bronzer. Lubię. Chociaż ostatnio o nim zapomniałam. Źle zrobiłam, powinnam bardziej, tak? Ale to nic. Już będzie tak. Fajnie się rozcierają. Mam właśnie taki jaśniejszy odcień. Taki akurat teraz dla bladziochów. Albo tak można powiedzieć, taki dzienny. I co? I rozcieram pędzlem czy gąbeczką. W sumie bez różnicy, bo on się bardzo dobrze rozciera. O, taki delikatny, widzicie, jest kontur. Chłodny, ale ja sobie przygotowałam tu jeszcze jeden. Ten taki Sunskids Glow z Action Stick, brązujący, ale on jest, wiecie, bardzo połyskujący. Mam pod spodem ten, pod paznokciami jeszcze ten krem BB, przepraszam. Więc jeszcze, żeby sobie ocieplić, biorę tylko tak trochę na pędzel. O, i tak właśnie sobie robię. Tak tylko troszkę, żeby tutaj się ociepliło nam. Od razu lepiej to wygląda, tak mi się wydaje. I on właśnie delikatnego, takiego fajnego blasku dodaje. Spoko, lubię. Wyłączyłam nagrywanie i nie włączyłam z powrotem, przepraszam. I co? Co zrobiłam do tej pory? Ociepliłam sobie twarz tym właśnie tym stickiem. Tylko tak wiecie, o tak delikatnie i tylko tak sobie muskałam, tak pac. I widzicie, ta skórka tak ładnie wygląda, trochę tak połyskuje. Tak dodało nam to troszkę takiego słoneczka na twarzy, opalenia. Więc to jest fajny produkt, tylko trzeba z nim uważać, wiecie, nie robić sobie takiej krechy. Tylko właśnie tak jak ja na pędzelek. No i się rozwodziłam się na temat tego różu z Primarka. On jest kremowy, tutaj się dziura zrobiła, ale wiecie co, on chyba jest tak wylany dziwnie i dlatego się dziura zrobiła. Już sobie o poliki zaczęłam robić. Zobaczcie, jaki to ma kolor. Czekajcie, pokażę na palcu. To jest oczywiście nieroztarte. Przepiękny brzoskwiniowy, dosyć intensywny, aczkolwiek ja już mam go nałożonego, ale jeszcze sobie go dodam. O, widzicie, przepiękny jest ten róż. Taki, ja uwielbiam takie kolory i chciałam właśnie mówić, że jak macie gdzieś Primarka, to bierzcie w ciemno. Bierzcie w ciemno ten róż, bo on nie jest drogi, a zobaczcie, jak on się rozprowadza w ogóle. Coś pięknego. Wiecie, ja mam Primarka najbliżej to w Warszawie. A jestem tutaj, wiecie, z okolic Gdańska, więc może jeszcze się przyjedziemy w tym roku do Warszawy, trochę na nos. Resztka tu. Okej. Okay. Ładne. Można jeszcze sobie poprawić gąbeczką. I tak, przygotowałam sobie dwa rozświetlacze. Jeden taki z Eveline Variette. To jest do twarzy i do ciała. 02 Rose Gold. Ale nie za bardzo chce mi się bawić, bo to wycisnąć trzeba na gąbeczkę, więc może użyjemy tego z tego sztyftu z NYXa. O taki. I co, tak? Słuchajcie, tam rwiarz mi się postawił. I czystą stroną gąbeczki spróbuję to wtłoczyć jakoś. Palcem?
Pędzelkiem? Może i pędzelkiem. Delikates. Ale taki notatki. Dzienniaczek. O. To okej. Właśnie, najlepiej to będzie się palcem chyba wklepywało. No, delikatny, subtelny, ale w sumie ja wzięłam specjalnie ten stick w jaśniejszym odcieniu, bo chciałam mieć też taki chłodny kontur właśnie na mokro. Palcem się najlepiej robi, słuchajcie. Akurat to, ten rozświetlacz. Zresztą ja teraz tak nie wiem, czemu wyciągnęłam, bo też wiecie, tego dawno nie używałam. Prawie, nie wiem, kilka razy może zaledwie. I chciałam użyć, ale nie chcę mi się tutaj bawić teraz. Okej. Ładnie wygląda tak mokro. No taki mokry właśnie. Tutaj to pojechałam po będzie. O, spoko, całkiem fajny. Delikates. Na podomowy makijaż będzie dobry. Okej. Czy ja mam sobie jeszcze coś pudrować? Nie będę. Chociaż wzięłam sobie puder taki fiksujący. Czy muszę? Może tu troszkę. On jest lekko rozświetlający, ale też dobrze. Dobrze też utrwala. Chcę się mieć taką. Chcę dzisiaj tak wyglądać. Robię sobie szybko rzęski. W ogóle was pewnie nie zdziwi na co. Nie mogę wykończyć tego mydełka. A słuchajcie, mydełko z Lush Brown, jakie otworzyłam pewnego dnia, to miało pełno takich białych. Taka jak pleśń. Jak pleśń to wyglądało. Więc poszło do denka. Ale z tym się nic na szczęście nie dzieje. Z tym hulu. Dobra, robię brwi i szybki makijaż oczu i w ogóle koniec. I koniec makijażu. Wybrałam sobie dwie paletki, obie różowe. Coś dzisiaj jestem niezdecydowana. Bo chcę bardzo delikatny makijaż oka i jakieś takie drobinki. No w sumie mogłabym tu użyć tego, to jest satynka. Na przykład tego. To jest Hean Rose Touch. A tu mam Claresse Sugar Powder. I chyba skurzę się ku tej. Aha. Delikatne, naprawdę robimy dzisiaj delikatne. Ostatnio ogólnie robimy delikatne, ale mam też w planach, słuchajcie, nagrać Pomaluj się ze mną, więc tam może coś sobie poszalejemy. Oczywiście przegląd toaletki. No wiecie. Jakoś vlogi. Ostatnio lubię vlogować. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, dlatego też się częściej maluję, bo wiem, że są osoby, które właśnie wolą sam makijaż i tak staram się, żeby było jak najlepiej. Wiecie, co użyjemy tego beżyku? Na całą powiekę. O, ładno. W ogóle ta paleta jest super napigmentowana. Myślę, że ona jest niedoceniana. Chociaż może jest. Wiecie, ja tak nie oglądam tych wszystkich youtuberek, guru makijażowych, więc nie jestem w temacie. Oczywiście nie mówiłam tego sarkastycznie, nie chcę nikogo obrażać, ale no nie oglądam, bo mi się często forma i przekaz nie podoba. Nie mówię, że wszystkie youtuberki tak mają, ale zwłaszcza te takie,
które mają bardzo dużo subskrypcji, subskrybentów, to mi się po prostu ich przekaz nie podoba. Bo ja na przykład jestem taka, że jak mi się coś nie podoba, to powiem. Ale jestem też taka, że z każdego produktu próbuję wycisnąć wszystko, co najlepsze. Nawet jak to będzie gniot nad gnioty, to ja się nie poddam i tak będę próbować. Ale wam powiem w ten czas, że się źle się z nim pracuje, że jest niefajny i tak właśnie. A nawet jak, słuchajcie, nawet jak dostaję, wiecie, ja nie mam 1 500 000 współprac, ale coś tam mam. Jak coś dostaję, to też jestem szczera, zawsze wam o tym mówię, bo po co miałabym wam kłamać? Dla mnie osobiście to jest, wiecie co, to jest takie wyróżnienie, że ktoś mnie dostrzegł, że ktoś, wiecie, chce mi coś wysłać, pokazać, naprawdę. Ja się czuję w ten czas doceniona. Tak samo jest, bardzo czuję się doceniona. Wiecie co? Użyję jeszcze tego brąziku, tym samym pędzlem, tak na załamaniu. Tak samo czuję się bardzo doceniona przez was, jak dostaję tyle wspaniałych komentarzy, naprawdę. Jesteście tak cudowne. Nawet widzę, że czasami mężczyźni coś tam skomentują, więc pozdrawiam mężczyzn na tym kanale. Ale wiadomo, w większości to są kobiety. Ja naprawdę czuję się ogromnie doceniona i wtedy mi się chce i ja wiem, że komuś się to podoba. Wiecie, no myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. Dobra, tak tylko lekko to załamanie sobie zrobiłam. Mniejszym pędzelkiem, może takim, o, mini kuleczką, też ten sam cień, czyli ten brązik, to jest taki bardzo subtelny brązik, o taki, tu nie ma lusterka, chyba w tej jest, co, w tej roustacz, o, też nie ma, ale słuchajcie, jest lusterko w coś mi się tu poosypywało. Fajny jest, widzicie, ten beżyk nawet z tej palety. Na dolną właśnie powiekę delikatnie tego brąziku. O. Zmieniło mi się trochę. Kiedyś ja lubiłam bardzo ostre makijaże. Naprawdę, jeszcze trochę mi do oka naleciało. Jeszcze nawet nim zaczęłam nagrywać na YouTube, to ja zawsze się mocno malowałam. Ja do tej pory lubię, wiecie, szpachle, luks, tapetę na twarz, mocną tapetę. Lubię do tej pory, ale lubiłam też mocne oko. Czasami potrafiłam nawet na czarno pomalować, zrobić czarne smoki, jakiś błysk czy jakieś kolory. Teraz ja wiem też, że teraz trochę inaczej jest, chociaż ja nie podążam za trendami i uważam, że każdy powinien się malować tak, jak lubi, jak jemu pasuje, a nie, że jest taki trend, to tak się będziemy malować, chociaż będziemy wyglądać komicznie. A teraz właśnie mi przyszło na takie delikatesy. I tu jest taki błysk, o ten. I właśnie chcę go sobie tutaj opruszyć nim, tą powiekę beżową. Rzęsy sobie wytuszowałam tuszem z Maybelline. Super Real. To jest jedna warstwa. Nigdy nie wiem, jak pokazać. Tak, tak. Ładnie. Dobrą robotę robi. I pomyślałam, że dzisiaj przetestujemy tą, co to jest w ogóle, pomadka, błyszczyk, Lip Glazed Plumping Lip Gloss, powiększający usta błyszczyk, Max Factor 2000 kalorii, taki odcień. Miałam go w boksie jakimś, nie? Pure Beauty. I on ma taki duży aplikator.
Robiłam w ten czas chyba tylko słocza, ale jeszcze go nie używałam. Ale ładny kolor. Nawet nie wzięłam pomadki, słuchajcie. Pfo! Konturówki. Podoba mi się. Taka jedna porcyjka starczyła. Czy pieczę w usta? Nie czuję. Nie czuję. Dobra, to tak wygląda mój makijaż po domu, domowy. I co? Idziemy działać dalej. Trzeba pranie zrobić, więc idziemy robić pranie. Dobra, robimy pranie. Kapsułka wizji. No mam takie różne pranie. Bardziej takie kolorowe. O! Berełek nie dałam zapachowych. Teraz dodam. Takie używam. One są z Action. Dobrze mi się sprawdzają. Tylko wsypię sobie tutaj. No jak wiecie, wsypię tak z gwinta. To wszystko mi wyleci. Zawsze daję podspód, ale jestem nieogarnięta. Dzisiaj będę próbować kokolino, więc w najbliższym czasie zobaczymy, czy będę miała jakąś wysypkę. Ładnie pachnie. Dobra, jeszcze wam pokażę, co robię z gąbeczkami do makijażu, bo też dodam je do tego prania. Ale ja mam dzisiaj fryzurę, co? Przepraszam was za to, ale mi się nie chce. W ogóle robiłam ostatnio sobie maskę. Nie, myłam szamponem. Zaraz wam pokażę jakim. Już mam końcówkę, dlatego stoi do góry nogami. O tym. Chwilkę przetrzymałam, bo byłam w wannie. I zobaczcie, jakie się ładne włosy zrobiły. Nie wszędzie, gdzie nigdzie mam jakieś żółte. Ale ten szampon. Polecajka. Jeszcze mam tam na dwa użycia może, ale ja go rzadko używam też. Mam te takie woreczki, wiecie, na bieliznę czy na biustonosze i chcę właśnie zacząć w tym, czekajcie, nie, otworzę i będę mówić, nie chcę szeleścić. O, dwie takie sztuki. I chcę w tym prać gąbeczki, bo one potem mi się walają wszędzie, więc wkładam sobie gąbeczki. Trochę mi się uzwierało. Jeszcze tą dzisiejszą też tu położyłam. Puszek. I tu mam taki od takiego rollera, masażera do twarzy, na przykład do maseczek z NYXa. Taki pokrowiec i on strasznie gdzieś leżał i mi się ukurzył, więc wrzucam to wszystko razem. Nie było mniejszych, mogłam wziąć mniejsze, ale myślę, że to nie przeszkadza. I to też wrzucam do wanny, do pralki i wszystko razem piorę. Więc tak to wygląda, to moje pranie. Słuchajcie, on tu takiego kwiata. To jest chyba filodendron jakiś. I pomyślałam, że skoro on tak mi tutaj wisi, widzicie, zwisa wręcz za bardzo, to go trochę podetnę i zrobię małe sadzoneczki do tej mojej, do kuchni, do tej mojej wiszącej doniczki. Bo on jest dosyć naprawdę taki długi, widzicie, on się szybko przyjmuje, więc myślę, że się nada. Więc biorę się za ucinanie sadzoneczek. On nawet ma już tutaj, widzę, korzonki. No to spoko. Całkiem sporo mi tego wyszło. Ja już sobie to tak porozdzielałam.
Więc pomyślałam, że jedno, te mniej sadzoneczek, bo tą doniczkę mam tutaj nie za dużo, zrobię dla mnie, a drugie ukorzenie dla mojej mamci. Dobrze, jak listeczki nie są w wodzie, bo ta woda w ten czas nie, wiecie, nie pleśnieje, ani nic się nie dzieje. O, ciężko mi to się układa. Dobrze, to widzicie? Dobrze. No i trzeba pamiętać, którą stroną, wiecie, żeby na odwrót nie ukorzenić, więc to będzie dla mnie, a tutaj większa ilość będzie dla mamci. O, mam nadzieję, że się ucieszy, bo my to się z mamcią lubimy wymieniać kwiatami. Teraz już jest taka pora, że można. I można je przewozić też na spokojnie. Tutaj co się wydarzyło? O. Zahaczymy go tak? Zahaczymy. O, i mam nadzieję, że się szybko ukorzenią. No ale zobaczcie. One już tutaj mają korzonki, więc myślę, że to chwila, moment. Tego listka to ja też bym oderwała. Chwila, moment i to się ukorzeni. No i na parapet i mam nadzieję, że coś z tego będzie. Strasznie mnie katar męczy, mimo że brałam tabletkę na alergię, więc mam trochę, jestem trochę zachrypnięta. Słuchajcie, kiedy ja wysiewałam tą paprykę? To było po świętach, chyba w środę. I zobaczcie, tu już są takie mini, mini, o tutaj też, tutaj. Tutaj, więc coś zaczyna wschodzić. Tutaj widzę, więc taki jest postęp. No chociaż, żeby mi cztery wykiełkowały, to będę zadowolona. Oczywiście wszędzie będą takich muszek, ale muszę się tego pozbyć. To są pewnie ziemiórki. No, więc jestem zadowolona. Małe bąbelki. Zaczynam robić obiad. Tutaj już mam przepłukany ryż. Szklanka ryżu. Tak około 2 szklanek wody. Nastawiam sobie ten ryż, bo to wiecie, bo to najdłużej. I przykrywam. I pamiętajcie, nie odkrywamy. Nie odkrywamy, nie mieszamy. A teraz sobie przygotuję resztę składników i wam powiem co i jak. Składniki przygotowane. Tutaj mamy pierś z kurczaka, tylko z solą i z pieprzem. Pieczarki, cebulka, dymka, por. Świeża papryczka chili, orzeszki nerkowca, 3 ząbki, takie średnie, 3 średnie ząbki czosnku, około 2 cm imbiru i marchewka taka o, w takich paseczkach. No i mleczko kokosowe. Tutaj jest już ryżyk się robi, a tu mamy jeszcze tak sos sojowy i takie 2 oleje. Będę wam mówić po kolei co i jak, bo wolałam sobie najpierw przygotować i teraz będziemy gotować. Już mi się tutaj wok nagrzewa. Dodaję taki olej z orzeszków arachidowych i soi. Tak o. No, może jeszcze troszkę. Ale już od razu pachnie. No i w pierwszej kolejności wiadomo, bierzemy kurczaczka i obsmażamy go. Kurczaczek podsmażony i teraz dodajemy wszystkie warzywka, czyli pieczarki. Tu nie jest całe opakowanie pieczarek. To wiecie, ja to tak na oko robię, to ciężko mi tak powiedzieć. Tutaj wiem, że jest taki tak jak ta łyżka, kawał pora. I 2 cebulki dymki i cała papryczka chili świeża tym razem. Widzicie, ostatnio takie jakieś mamy smaki na takie rzeczy. I cały czas takie robimy. Ale mam nadzieję, że też lubicie taką kuchnię i wam to nie przeszkadza. No i tą marcheweczkę. I oczywiście wszystko razem mieszamy. Bo chciałam wam pokazać, musiałam ściągnąć zegarek. Zobaczcie, jakie mi się zrobiły te odparzenia. Nie fajnie, muszę to czymś posmarować.
No, więc teraz sobie to mieszamy przez, nie wiem ile, tak wiecie, żeby nam troszkę zmiękły i pieczarki, i marcheweczka. Teraz dodajemy starty imbir i przez praskę przeciśnięty czosnek. Myślę, że tak z 5 minutek to smażymy. I będziemy dodawać resztę, już prawie końcóweczka. Teraz tak, tutaj mam taki sezamowy olej z prażonych ziaren sezamu i sos sojowy. Tego daję dwie łyżeczki, a tego daję łyżki, przepraszam, a tego jedną łyżkę. Więc najpierw sos sojowy. Jedna łyżka. Mam sobie, aha, ja się w ten sposób otwiera. I teraz ten olej z prażonego sezamu. Dwie łyżki. O, i teraz sobie to również przemieszamy. I teraz tak. Dodajemy puszkę mleczka kokosowego. Muszę wziąć łyżkę, momencik. Ależ ja Wam to profesjonalnie pokasuję, jeszcze bym wylała. O. I tutaj mamy posiekane orzechy nerkowca. Bardzo dobrze też smakują orzeszki pini, ale ciężko jest je dostać. Zresztą też są drogie, nie ma co ukrywać. Teraz to doprowadzamy tylko po prostu do wrzenia, czyli żeby się nam to ugotowało i podajemy to z ryżem i zajadamy. I tak wygląda gotowe danie. Mam tu jeszcze szczypiorek, więc sobie posypię. Dobrze by tutaj pasowała kolendra, ale że mam dużo szczypiorku, to będzie szczypiorek. O, i tak wygląda dzisiejszy obiadek. Rozwieszam pranie i chciałam Wam pokazać gąbeczki, jak się ładnie doczyściły. Więc to jest fajny patent. Polecam. Ja się już dzisiaj z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zostawcie kciuka do góry, zostawcie komentarz. My widzimy się jak zwykle całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!